W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przywołujemy tego świętego imienia, dlatego, że całe to nasze spotkanie nie miałoby najmniejszego sensu bez przywołania tego świętego imienia. I nie o to chodzi tylko, że jesteśmy w tym miejscu, które jest Bogu poświęcone, że jesteśmy w miejscu sakralnym, ale że to my mamy być miejscami sakralnymi. Też ten temat, który przywołaliśmy dzisiaj, którymi mamy się zajmować, czyli co to jest grzech, z czego się spowiadać, czemu spowiedź wygląda tak, a nie inaczej, i wszystkie poboczne tematy, on też by nie miał żadnego sensu, jeżeli byśmy nie zaczęli od tego, co jest źródłem. I mówię to z całą świadomością, że też nasze jakoś wychowanie religijne, przynajmniej moje takie było, może takie musiało być, może inaczej się nie dało. Tu nie chodzi o to, żeby mieć pretensje do tego, co było, tylko żeby się spróbować odnaleźć tu i teraz w tym, co jest. Bo mamy takie nadzieje, że życie nasze się nie kończy i że jeszcze przed nami ładne parę dni, lat. I tym samym ta nauka, której chcemy słuchać, jest nam potrzebna. Bo gdybyśmy dzisiaj mieli odchodzić z tego świata, no to już tam niewiele nam ta nauka się przyda. Właśnie to wezwanie świętego imienia, które uczyniliśmy na początku, by zupełnie wystarczyło i już więcej nic by się nie dało zrobić. Nie? Więc jakby mówiąc o tym, zamierzamy prosić Pana Boga o błogosławieństwo na to, co jeszcze przed nami jest. Bez pretensji do tego, co jest za nami. Jednocześnie starając się trochę jakoś sobie rozjaśnić albo wyprostować w nas takie myślenie, które może nas oszukuje, może nas zwodzi, albo sięga zbyt blisko. W tym sensie, że ma zbyt krótkie nogi i tym samym doświadczamy tego bardzo konkretnie, że trochę się kręcimy w kółko, że w tej dziedzinie dotyczącej Bożego zbawienia, odpuszczenia grzechów, no nie rozumiemy za dużo, albo nie sięgamy zbyt głęboko, czy daleko, czy wręcz właśnie nie doświadczamy tej łaski, którą Bóg w całej pełni dla nas przygotował. Że trochę pływamy po płyciźnie, chodzimy po kostki w wodzie, chociaż mamy może łaski do pływania, tak bym powiedział. Więc to jest też moje doświadczenie i wiele, wiele lat, które przeżyłem już w Kościele, cały czas mnie nawraca. To nie znaczy, że ja też dzisiaj, jak do was mówię, to wszystko pojąłem, całą mądrość już zdobyłem, już więcej nic nie mogę zrozumieć, ani nie mogę pogłębić tego, co już udało mi się dzięki Bożej łasce poznać. Tak myślę o sobie, tak też myślę o wszystkich nas, dlatego, że nikt nie poznał całej głębokości, szerokości, długości, tak jak mówi Biblia, tego, co dla nas Bóg przygotował. Również, jeżeli chodzi o ten temat zbawienia, grzechu, spowiedzi, tym samym ukonkretniając. Nie da się w ogóle nic powiedzieć, jeżeli sobie nie uświadomimy na początku tej najważniejszej prawdy, o co też pyta Pana Jezusa wprost uczony w Piśmie. Które jest pierwsze i największe przykazanie? I Jezus odpowiada, jak myślisz? To jest ważne. Czasami tak mówią, że to jest taki trik żydowski, że oni często odpowiadają pytania na pytanie. Jezus tu robi ten trik. A jak ty myślisz? I dlaczego odwracane jest to pytanie? Dlatego, że ja sam najbardziej potrzebuję się tego dowiedzieć, znaleźć tę odpowiedź w sobie.
Dlaczego ja jestem tu, gdzie jestem i żyję tak, jak żyję? I dlaczego ja chcę więcej, szukam więcej? Dlaczego chcę pogłębić to, co już wiem, to, co już poznałem? I ten uczony w piśmie odpowiada. Chociaż w innym tłumaczeniu to Jezus odpowiada. Będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całą swoją mocą. I drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Na tym przykazaniu oparte jest całe prawo i prorocy. Czyli mówiąc konkretnie w tym temacie, jeżeli chciałbym wiedzieć, na czym oparte jest zbawienie i nauka też o grzechu i tym samym odpuszczeniu grzechów, to nie da się tego zrozumieć, jeżeli ja nie przyjmę najpierw tego przykazania miłości. Czyli, że ja nie kocham Boga całym sercem, duszą, umysłem i mam pragnienie kochać jeszcze bardziej, jeszcze pełniej i kocham bliźniego jak siebie samego i chcę to robić jeszcze doskonalej. I jeżeli to jest, to znaczy, o, mam od czego zacząć. No niestety my tak praktykujemy choćby ten sakrament pojednania, jakbyśmy budowali dom od komina. Nie odwołujemy się do fundamentu. Nie stajemy w prawdzie o miłości, że tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o miłość, miłość i jeszcze raz miłość. I nie uświadamiamy sobie, też nie pozwolimy Panu Bogu przez to, że nie przyjmujemy tej perspektywy, żeby On mnie postawił w prawdzie. Nie daję Mu takiej szansy. Więc buduję ten komin, cegiełka po cegiełce. Nie? Uświadamiam sobie, o, to źle zrobiłem, to źle zrobiłem, to źle zrobiłem, to źle zrobiłem. Potem też może do mnie przychodzić taka wątpliwość. Trudno, żeby nie przychodziła, jak buduję dom od komina. Czy w ogóle ma to sens? No bo trochę tracę sens, jak buduję odwrotnie, niż powinienem budować. Dlatego może warto to sobie najpierw uświadomić, im w ogóle coś dalej będzie. Jak to jest z moją miłością? I żeby nie pozostać na takiej zbyt szerokiej płaszczyźnie, zadać to samo pytanie wąsko. Czyli w mojej konkretnie spowiedzi, czyli jak ja praktykuję moją celebrację, tak można by wzniośle językiem kościelnym powiedzieć, albo po prostu, tak po ludzku, jak ja się spowiadam, odnośnie, czy w odniesieniu do tego przykazania miłości. Czasami, myślę, że to słyszeliśmy, że można choćby rachunek sumienia robić według 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, czyli według hymnu o miłości. Że ja tam, gdzie jest słowo miłość, wkładam moje imię. Mówię teraz tak już prosto. I patrzę. Czy Tomku, jak to jest z tym byciem Twoim łaskawym, cierpliwym? Tomku, jak to jest z tą miłością? Czy ona ma te cechy? Czy nie zazdrości? Tomku, szukasz poklasku? Jak to jest z unoszeniem się pychą? No? Czy dopuszczasz się bez wstydu? Czy pamiętasz zło? Nie? I na tym to polega, że przeglądam się w miłości. Ale też może dodam to. Nie chodzi o zasady, idee, słowa,
Nie chodzi o coś, tylko chodzi o ktoś. Jeżeli ja mam kochać Boga, czyli kogoś, całym sercem, umysłem, mocą, a bliźniego, kogoś, jak siebie samego, to nie chodzi, czy ja się mieszczę w tej szufladce prawnej, czy się nie mieszczę. Tylko czy kocham. Nie mówię tu w tym znaczeniu, że prawo jest nieważne. Że nazywanie rzeczy jest nieważne. O tym jeszcze za chwilę powiem. Ale mówię o tym, co jest najistotniejsze. No to jest może tak. Jak przychodzi mąż do domu, to jest taki kaznodziejski przykład. I mówi, żono, kochasz mnie? A żona mówi, przecież gotuję. Ale czy kochasz mnie? No przecież piorę. Ale czy kochasz mnie? No dzieci wychowuję. Ale czy kochasz mnie? To nie jest to pytanie. W drugą stronę podobnie. Mężu, czy kochasz mnie? No przecież zarabiam pieniądze. Ale czy kochasz mnie? No przecież masz wszystko załatwione. Ale czy kochasz mnie? Jasne, że wychowywanie dzieci, gotowanie, sprzątanie, zarabianie pieniędzy jest naszym wyrazem miłości. Może być. Ale czy realnie jest? Czy ja to jeszcze robię z miłości? Czy nie? Uświadomić sobie to jest kluczowe. Też dlatego, że można odkryć, kocham. Nie byłem nawet sam tego świadomy, że to jest miłość. Że mi chodziło o ciebie i że to była miłość. Tak to robiłem, bo myślałem, że muszę, że to jest mój mężowski czy żony obowiązek, a tu chodzi o co? To jest doświadczenie, które ja kiedyś miałem na rekolekcjach dla małżeństw. Przybiega do mnie taki facet, starszy ode mnie, mówi, ojcze, bo cały nie mógł tego pomieścić w sobie, więc tak aż tak biegał, i mówi, ja nie mogę uwierzyć w to, co zobaczyłem. A ja mówię, w co takiego, prawda? Schładzam temat. Nie? Że kocham teraz moją żonę bardziej niż w narzeczeństwie. Mówię, powolutku, po kolei, co się stało, prawda? On mówi, Jezu, ja naprawdę przez całe moje życie, do dziś, myślałem, że ja kochałem moją żonę w narzeczeństwie. Wiecie, motyle w brzuchu, prawda, na randkę, na skrzydłach, w ogóle super, nie? Po prostu nie mogłem się doczekać, spotykaliśmy się, super. No a później, jak to w małżeństwie, tak, prawda? Najpierw zachowujesz dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze, prawda? Wielu z nas, myślę, miało to na ślubie. Czytamy, nie? Z Kany Galilejskiej. No i nie ma co się dziwić. Trochę tak. Ale on taki podniecony przyszedł, bo mówi tak. Ja się modliłem i nagle Pan Bóg mi pokazał, że ja ją dzisiaj kocham dużo bardziej niż w narzeczeństwie. Bo ja tak myślałem, a w narzeczeństwie kochałem, a on mi pokazał, że owszem, leciałem tam na skrzydłach, miałem motyle w brzuchu, było to dla mnie super, ale zaraz jak się rozstawaliśmy, to byli koledzy, to piwko, to coś, mecz i jakoś, a potem znów skrzydła, motyle i prawda, nie? A mówi, a teraz idę do przysłowiowej Biedronki czy Żabki. Na co spojrzę, myślę, co ona na to. Biorę makaron, z tego by była bardziej. Nie? Coś tam, mąka, to nie ta. Przecież mi powiedziała, że to nie ta. Nie? A to, że będzie się krzywić, że za droga. Nie? A co, że coś. A to nie ten kolor ma. Nie?
jak chcę kupić samochód, to no, nie wyobrażam sobie nie pomyśleć, czy jej będzie pasowało. I nagle z Panem Bogiem, jakoś siedząc, uświadomiłem sobie, że wtedy właśnie było skrzydła, motyle albo koledzy, coś na, a teraz ja po prostu na każdym kroku w mojej powszedniości, może bez motyli w brzuchu i nie na skrzydłach, ale cały czas o niej myślę i w moich wyborach kieruję się tym, co by ona chciała. To jest miłość, to nie jest zakochanie, ale to jest miłość. I pozwalam sobie przywołać ten przykład, bo jeżeli myślę o miłości do Boga, miłości do drugiego człowieka, to ona nie zawsze jest na skrzydłach i z motylami w brzuchu. No tyle chyba wiemy. I tym samym, jak ja robię rachunek sumienia i myślę, co jest moim grzechem, czyli co jest przeciwko Panu Bogu, Jego miłości do mnie i co jest przeciwko bliźniemu i jego czy jej miłości do mnie, czy tu nie zraniłem miłości, że może gotuję, ale bez miłości. Albo uświadomiam sobie, no ja gotuję to, co on lubi. No ja widzę, jak mu się oczy świecą. Owszem, może bym chciał usłyszeć, jak powie smaczne. No nie mówi dawno już. Ale oczy widzę, że mu się świecą, jak widzi tę kiełbaskę w, nie, w żureczku. Czy że są skwarki do pierogów. Bardzo często właśnie zapominamy o to, co jest fundamentalne. Czy jeszcze chodzi w moim życiu o miłość? Czy ja naprawdę chcę jej szukać? Tym samym, znów zawężając do spowiedzi, czy ja chodzę do spowiedzi, bo chcę kochać? Czy ja chodzę do spowiedzi, bo chcę odnawiać moją miłość? I jeżeli chodzę, to czy doświadczam odnowienia tej miłości? I powiem wprost, nie chodzi mi o to tylko, że po spowiedzi mi jest lżej. Bo tak jak mam, nie wiem, negatywną emocyjkę, bo się boję iść do spowiedzi, to potem mam pozytywną emocyjkę, że już po. Znaczy, że nie o to chodzi. Nie chodzi o takie emocjonalne doświadczenie. Z całym szacunkiem do emocjonalnego doświadczenia korzystajmy. Ale chodzi o coś więcej, o coś głębiej. Dlaczego to mówię? Dlatego, że sam widzę też po sobie, no, że właśnie taka ulga po spowiedzi na przykład często mnie oszukuje. Bo ja nawet przed spowiedzią, gdy robiłem rachunek sumienia, i postanawiałem poprawę. Miałem coś jeszcze w głowie. Ale ta emocyjka mnie oszukuje, bo już myślałem, że jest tak fajnie i dobrze, i tak mi lekko, że zapomniałem, że coś sobie obiecywałem. Jakąś poprawę. Jakąś zmianę w życiu. I że przestało chodzić o miłość. Tylko znów chodzi o mnie, w sensie o egoizm, o moje dobre samopoczucie. I myślę, że się rozumiemy, że jak macie dobre samopoczucie, to tylko się cieszyć warto. Zwłaszcza w naszych obecnych czasach, gdzie i jesień, i obniżony nastrój, i tendencje depresyjne, i COVID, i ulica, i telewizja, i wszystko, co nam na głowę spada. Newsy. Nie? Mamy tendencję raczej, żebyśmy byli w obecnym czasie dość przytłoczeni.
Więc każde dobre samopoczucie i emocyjka, która mnie podnosi, jest cenna. Nie mamy pretensji. Tylko warto patrzeć trochę dalej, czy ona prowadzi mnie do większego dobra, czy jest tylko takim chwilowym fleszem. Wracam do tego pytania, co to jest grzech? I jeżeli ja najpierw pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest miłość w moim życiu? Co to jest dobro w moim życiu? W stosunku do Boga, bo to są te trzy wymiary, w stosunku do bliźniego i w stosunku do siebie samego. Co jest miłością i dobrem w mojej relacji z Bogiem, w relacji z drugim człowiekiem i w relacji ze sobą samym? To grzech jest tym, co jest przeciw tej miłości i temu dobru. To jest coś, co mnie pozbawia tej miłości i dobra. Co rozrywa tę więź. I zwykle to są te wszystkie rzeczy, które mamy wymienione w różnych rachunkach sumienia. Ale nie tylko. Warto zawsze, przygotowując się do spowiedzi i robiąc rachunek sumienia, spytać Ducha Świętego. Dlaczego? Bo na tym słowie, to jest Ewangelia Jana, 20 rozdział, 21-23, jest oparty w ogóle ten sakrament. Niektórzy mówią, dlaczego ja mam się spowiadać? No dlatego, że Pan Jezus powiedział, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Warto zobaczyć te trzy odsłony w tym słowie. Pierwsze, jak Ojciec mnie posłał, co to znaczy? To jest to, co gorszyło Żydów. Jak Pan Jezus mówi, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na przykład do paralityka, którego czterech przyjaciół spuszcza przez dach. Oni się oburzają, wszyscy uczeni w piśmie. Jak ty możesz powiedzieć, odpuszczone są grzechy temu paralitykowi? Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. I to prawda. Jezus pyta, co jest łatwiej powiedzieć? Wstań i chodź, czy odpuszczone ci są twoje grzechy? I dodaję, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc odpuszczania grzechów, władzę odpuszczania grzechów. Mówię do tego człowieka, wstań, weź swoje łoże, idź do domu. Oni są zgorszeni. Ci uczeni w piśmie, faryzeusze, czyli najbardziej pobożni. Tu im się Pan Jezus bardzo naraził. Czy Jezus mówi, nie Bóg to odpuścił? Nie, jest jasno powiedziane, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Mówi to do apostołów. Można by powiedzieć, bo wielu takich jest, którzy mówią, ale nie ma w Biblii oparcia. Czy jeszcze trzeba szukać większego oparcia?
Mówię to, bo jedni się gorszą i mówią, nie ma oparcia, a inni się gorszą, że tamci mają wątpliwości. Tu nie ma co się gorszyć, tylko po prostu trzeba słuchać Słowa Bożego i ucieszyć się tym, że zamysł Ojca, zamysł Boga jest taki, że chce odpuszczać grzechy. Żeby to unaocznić, warto sobie uświadomić, że wspomniani uczeni w piśmie i faryzeusze wierzyli, że Bóg odpuszcza grzechy tylko przez składanie ofiar w świątyni w Jeruzalem. A co to znaczy? Kiedy od 70 roku, nie 1000 czy 2000, tylko od 70 roku po Chrystusie nie ma już świątyni. Tym samym nie ma składania ofiar, tym samym dla Żydów nie ma odpuszczania grzechów. Przez prawie 2000 lat, bez 50, Żydzi nie mają odpuszczanych grzechów. Żyją w grzechach, bo nie mają narzędzia do odpuszczania grzechów. Myślę, że to nie o to chodzi. Mam nadzieję, że się rozumiemy w tym, że my tu teraz będziemy właśnie się pysznić, a my mamy. Natomiast jest być z czego zadowolonym. Bo taka jest wola Ojca wobec Jezusa Chrystusa, którego posłał, by mocą tej miłości, bo tu się nic nie dzieje bez miłości, mocą tej miłości oddał życie za nas i mocą śmierci i zmartwychwstania, tak jak słyszymy w formule rozgrzeszenia, może odpuścić każdy grzech. Z wyjątkiem, tak jak Jezus mówi, grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest niewiara w miłosierdzie, czyli w odpuszczenie grzechu. Ja popełniam grzech przeciwko Duchowi Świętemu tylko wtedy, kiedy mówię, Bóg nie ma mocy odpuszczenia mi grzechów. Natomiast jeśli mówię, miej litość dla mnie grzesznika, to jakbym był nawet najgorszym grzesznikiem, a przyszedł po miłosierdzie, to jeszcze mocniej nam uświadamia, jakoś do mnie to dotarło ostatnio, jak kilka dni byłem w Krakowie, zajrzałem raz i drugi na łagiewniki. Całe objawienie Jezusa o Bożym miłosierdziu wobec siostry Faustyny. Kiedy On tak podkreśla to. Nawet nie to, że jest miłosierny, tylko że jest miłosierdziem. Można by więc powiedzieć, że miłość jest miłosierdziem. Nie ma miłości, która nie jest miłosierdziem. To jest istota. I ten sam zamysł Jezus przekazuje apostołom, ale mówi bardzo wyraźnie. Ja przyznam, że jak ja, kapłan, o tym myślę, to pierwsze, co mi się chce, to bić się w piersi i jakbym miał w kieszeni popiół na co dzień, to bym chyba... Bo ja słyszę, przez lata słyszałem tylko drugą część tego zdania, która brzmi, komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, komu zatrzymacie, są im zatrzymane. I to jest prawda. Tylko nie słyszałem najpierw tego zdania, weźmijcie Ducha Świętego.
i nie chodzi tylko o moment święceń. Tylko jeżeli w ogóle mówimy o spowiedzi, to powinno się w naszym sercu, w naszej głowie otwierać, że to jest zesłanie Ducha Świętego. Że nie da się odpuścić nikomu grzechów, czy zatrzymać, bez Ducha Świętego. To znaczy, że tylko Bóg ma władzę odpuszczania grzechów. A jeżeli my, kapłani, to tylko ze względu na Jego Słowo, Jego wolę i gdy przyjmujemy Ducha Świętego. A to jest o tyle zobowiązujące, że Duch Święty to jest Duch Jezusa Chrystusa. Czyli, że ja kapłan mam odpuszczać te grzechy, które chce Jezus odpuszczać. Czy zatrzymywać te, które On decyduje się zatrzymywać. To nie jest moja władza Tomasza Nowaka, ojca księdza. Tylko to jest Jego władza i moja odpowiedzialność jest taka, czy ja wziąłem Ducha Świętego. Ale myślę też, że to jest skierowane słowo dla każdego i każdej z nas. Bo ja nie tylko spowiadam, ale też się spowiadam. Czyli ja nie mam po co iść do konfesjonału, jak najpierw nie wezmę Ducha Świętego. Natomiast jeżeli biorę Ducha tego samego, którego miał Jezus Chrystus, to ja mogę do Niego przychodzić jak do brata, który na pewno mnie kocha jak siebie samego. I tu nie ma przeszkody między nami. I owszem, ten odruch, który my mamy, naturalny, taki ludzki, jak widzimy choćby u Piotra, który jak jest świadkiem cudu tego połowu, pada na kolana przed Jezusem, mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Co mówi na to Jezus? W Duchu Świętym mówi: odtąd ludzi będziesz łowił. Podnosi go. Izajasz mówi: jestem mężem o nieczystych wargach, jestem spośród ludu o nieczystych wargach. Bóg posyła anioła z węglem rozżarzonym, który znaczy Ducha Świętego, i dotyka jego ust, aby go oczyścić. Bo wolą Boga jest mnie oczyścić. Dlaczego? Bo jestem taki super? Nie. Tylko dlatego, że On wierzy w miłość. I że niczego dla mnie innego nie ma, jak miłość. I oczywiście, że nie o to chodzi, że naszą główną pieśnią, w cudzysłowie mówię, którą śpiewamy wokół spowiedzi, to jest: nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Bo się stało. Bo Jezus jest bardzo świadomy, dużo bardziej świadomy niż ja i ty, i my wszyscy tu, jak jesteśmy razem wzięci, jest świadomy twoich grzechów. Że one są dużo większe, niż możesz pomyśleć. Jak On by ci odsłonił, jakie ty czy ja mamy grzechy, to byśmy się zapłakali na śmierć, albo byśmy w ogóle zamienili się w słup soli jak żona Lota. Że między innymi miłosierdziem Bożym jest to, że On mi nie pokazuje dosadnie moich grzechów i ich skutków, bo byśmy się załamali i w ogóle byłoby po nas. To
nie znaczy, że się nic nie stało. Ale jednocześnie to znaczy, o, ja tak kocham, że mogę powiedzieć do Ciebie tak, jak do tej jawno grzesznicy, którą przyprowadzili. Nikt Cię nie potępił i ja Ciebie nie potępiam. Chociaż mnie bardzo obraziłaś. Nie tym, że współżyłaś z jakimś mężczyzną, ale tym, że przyszłaś na święto, czyli dla mnie, a wybrałaś innego. Że mnie zdradziłaś. Bardzo pięknie mówi o tym święty Augustyn, że na środku, po tych słowach, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień, i zaczęli odchodzić, począwszy od najstarszych, został na środku, święty Augustyn mówi, tylko misericordia et misera, czyli miłosierdzie i biedaczynka. I on jako miłość i miłosierdzie mówi do tej biedaczynki: nikt Cię nie potępił, ja Ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. I możemy wtedy oczywiście pomyśleć, czy ja mam moc nie grzeszyć? Przecież jestem grzesznikiem. Co w tym dziwnego, jak jeden mnich powiedział, że grzesznik grzeszy? Że nie grzeszy, to cud. To, co mała Tereska też mówi. Ja nie mam wielkich grzechów, ale za co dziękuję Bogu? Że idzie przede mną jak dobry ojciec i usuwa te kamienie, o które mogłabym się potknąć na drodze. Miłosierdziem jest wielkim, kiedy Bóg mi odpuszcza grzechy, ale jeszcze większym miłosierdziem jest, kiedy ja w ogóle nie grzeszę, bo On mnie uchronił. I to nie jest tak, że jestem taki świetny, tylko że On jest miłosierny. Mnie się zaraz przypomina, jak ja poszedłem do nowicjatu, a wcześniej byłem takim raczej chłopakiem, właśnie kogut na głowie, tam Jarocin, te wszystkie tam, no, nie będę wszystkiego w szczegółach wymieniał. Więc jak ja poszedłem do nowicjatu, założyłem ten biały fartuszek, to ja po 3 tygodniach myślałem, że jestem święty. Bo nie grzeszyłem. Więc latałem 0,5 metra nad ziemią, myśląc, co za łaska. I pamiętam, jak ten balon się przebił, gdy nasz przełożony mówi tak: niektórzy, jak wstępują do nowicjatu, zwłaszcza gdy wcześniej prowadzili życie grzeszne, mogą doświadczać takiej bezgrzeszności i łaski. Nie jest to wielka zasługa, bo po prostu nie grzeszysz, bo nie masz okazji. Więc balonik został przebity. Mówię o tym, żeby nie dać się oszukać. To, jak spowiedź dzisiaj wygląda, to jest doświadczenie wielu setek lat. Czy to jest doskonała forma? Nigdy nie jest doskonała. Dopóki człowiek jest w to zaangażowany, to nie jest doskonała. Ale jednocześnie wielu może powiedzieć, nikt nie wymyślił niczego lepszego. I mówię to z całym szacunkiem i świadomością tego, że uczestniczyłem nawet w takim odpuszczaniu grzechów, kiedy no, była sytuacja szczególna, nie było możliwości, prawda? I była tak zwana spowiedź zbiorowa. To nie znaczy, że to
to nie ma sensu, ale to też nie znaczy, że ja sobie tego nie cenię. Natomiast pamiętam choćby opowieść, ostatnio byłem, bo mamy listopad, na grobie naszego współbrata, ojca Adama Studzińskiego, który był generałem armii, był kapelanem pod Monte Cassino i on miał taki pomysł, jak spowiadać żołnierzy przed bitwą. No, wie, że nie da się wyspowiadać wszystkich w, nazwijmy to, tradycyjny sposób, czyli spowiedź uszna w konfesjonale, no bo zaraz trzeba iść, bo będą rozkazy, no nie da rady. I mówi, była taka sytuacja, że no wielu kapelanów po prostu rozgrzeszało tak. Ale on mówi, ja widziałem i rozmawiałem z tymi żołnierzami, że oni potrzebowali wyznać to, uświadomić sobie ten grzech. Dlatego on wpadł na taki pomysł, że stawał, tak jak ja tutaj stoję, na takim podwyższeniu, tu byli ci żołnierze, i mówił, baczność, spocznij, padnij, kaski na głowę. I wszyscy leżeli z kaskami, tak, żeby nie widzieć siebie nawzajem. I on miał taką listę grzechów, odczytywał i mówił, kto zgrzeszył, zgina w kolanie lewą nogę. I grzech, grzech, grzech. I oglądał, kto zgina nogę i potem wszystkich dopiero rozgrzeszał. I mówi, nie wymyśliłem lepszego pomysłu, ale widziałem, że w tych żołnierzach już to inaczej działało. I mówię to też z wielką świadomością, że bardzo często my spowiedź, czy przygotowywanie do spowiedzi, zostawiamy na ostatni moment. I wtedy już rzeczywiście może nie być czasu na zrobienie rachunku sumienia. A co mówić na wezwanie Ducha Świętego? Co mówić na to, żeby się zastanowić nad swoją miłością? Bardzo często już do tego nie dochodzi, tym samym doświadczamy, że się nie rozwijamy. Że nie wzrastamy w miłości. No bo jak mamy wzrastać? Że często wtedy nasza religijność raczej polega, mówiąc takim językiem ogrodniczym, na plewieniu chwastów, ale nie sadzeniu niczego dobrego. I nawet jak dość często chodzisz do spowiedzi, to masz pięknie wyplewioną grządkę, ale jakby cię ktoś spytał, a co tam rośnie dobrego? Gdzie jest ta miłość? Możemy być zdziwieni. Trochę jak w tym dowcipie. Wyjeżdża rolnik kombajnem na pole i mówi, o kurczę, zapomniałem zasiać. Nic dobrego nie siejesz. Co z tego, że plewisz? Plewić dobrze. Ale po co? Żeby nie było chwastów na grządce? Za mało. Jeżeli plewimy, to po to, żeby lepiej rosło to, co tam ma rosnąć. Więc jeżeli w naszej spowiedzi, w naszym życiu łaską, nie jesteśmy skoncentrowani przede wszystkim na tym, co dobre, na tym, co piękne, na tym, co prawdziwe, na tym, co od Boga po prostu jest, jako dobro, piękno, prawda, no to potem zwyczajnie nie doświadczamy tego, że ja rosnę, że się rozwijam, że coraz lepiej kocham, że coraz wyraźniej widzę Boga w moim życiu, że coraz bardziej dostrzegam drugiego człowieka, też jego potrzeby. No bo często też, no to wiem już sam z konfesjonału, że się spowiadamy tak ogólnikowo. No nie kochałem tak żony, jak powinienem. Co to znaczy? Jak się masz z tego poprawić? Ja?
Albo no, nie służyłem tak moim dzieciom, jakbym mógł. Co to znaczy? Że tu warto zadać konkretne pytanie. Jak pójdziesz po łebkach zanadto, to nic się nie zmieni. Że chcę tyle czasu spędzać z żoną, że chcę tyle czasu dawać dzieciom, że chcę to, tamto. Dlaczego? Bo widzę konkretnie ich potrzeby. Tak jak widzę wyraźniej twarz Bożą, tak widzę wyraźniej potrzeby moich braci, sióstr. Wtedy mogę się nawracać. Jasne, że mogę też mieć, o tym muszę jeszcze dopowiedzieć, będę lądował za chwilę, że możemy mieć takie zbyt skrupulatne sumienie. I możemy mówić, jestem leniwy. Ale czasami muszę spytać w konfesjonale, a kiedy ostatnio odpoczywałeś? No, nie pamiętam. Ale masz poczucie, że jesteś leniwy. No tak. No. Jasne, że to trudno zważyć, trudno zmierzyć. No ale nie, wrócisz z pracy do domu i położysz się na 15 minut z gazetą, to już jesteś leniwy? Co innego, jak ci pójdą 3 godziny, które jeszcze nie były na to przeznaczone, tylko było obiecane, że pójdę z żoną na zakupy, czy co tam innego. Że mogę w ten sposób zawodzić też bardzo konkretnie i z tego bardzo konkretnie warto się spowiadać, że coś tam miałem zrobić, coś obiecałem, a nie dotrzymałem. To jest konkret. Tym samym następnym razem, jak zdarzy się coś podobnego, ja będę się starał tego dotrzymać. Więc zawsze grozi to niebezpieczeństwo, tak jak się mówi mądrym słowem, że mam sumienie zbyt laksystyczne, czyli szerokie, albo zbyt skrupulatne, czyli zbyt wąskie. I trzeba zadbać o to, żeby to sumienie moje zdrowiało. I między innymi dlatego o tym mówię, że gdy jest ogólna taka spowiedź, która się u nas zasadniczo nie zdarza, więc może nie ma co temu poświęcać więcej czasu, no to trudno uzyskać taką pomoc od drugiego człowieka, który by mi powiedział za bardzo. Ja pamiętam, mówię to też z doświadczenia życia we wspólnocie, w klasztorze. Ostatnio choćby tak miałem, że coś tam było nie tak z samochodami, coś tam ktoś, coś, bo my jako wędrownika z nadzieję ciągle w ruchu. No, i w końcu ja tak siedzę nad tym jako przeor i widzę, że się zapętlam trochę w tym. I mówię tak do braci, a czy ja się za bardzo tym nie przejmuję? A bracia, za bardzo. Kto mi by to powiedział, jakbym ich nie miał? Bym się zapętlił w tym. Dlatego żona mi może powiedzieć, która mnie kocha, za bardzo się, kochanie, przejmujesz. Albo mąż żonie, kochanie, odpuść. Za bardzo. Albo za mało. Nigdy nie ma nikogo doskonałego, który by absolutnie wiedział, jak ma być. Dlatego potrzebujemy drugiego. Dlatego potrzebujemy mądrych spowiedników, o których warto się modlić, bo nawet święta Teresa w XVI wieku pisała, że bardzo trudno znaleźć dobrego spowiednika. Myślę, że wiecie o tym coś też. A jednocześnie, no właśnie, bardzo potrzebuję ja też odpowiednio się do tego przygotować. Żebym doświadczał rzeczywiście działania Bożej łaski. Kończąc, wiem, że mógłbym mówić jeszcze bardzo długo. Jeżeli chcecie więcej, na szczęście
w internecie jest pod dostatkiem. Jak robić rachunek sumienia, co to jest żal za grzechy, co to jest szczera spowiedź, jak zadośćuczynić, jak wypełniać pokutę, czy bardzo konkretnie, jak się spowiadać krok po kroku. Da się znaleźć. Jak to mówi stare przysłowie, kto chce, szuka sposobów, kto nie chce, powodów. Jeżeli naprawdę chce, ale podkreślam, zaczynając zawsze od miłości i od tego pytania, czy chodzi mi o miłość, to jeżeli chcę, to znajdę krok po kroku wyjaśnienie tych spraw, co do których mam wątpliwości. I może być tak, że przez jakiś czas jeszcze nie umiem tego w sobie pomieścić, czy nie umiem się z tym pogodzić, że teraz wygląda to tak, a nie inaczej, ale jednocześnie właśnie ta jest przestrzeń do tego, żeby się spierać z Bogiem. Jeżeli ja mam wątpliwości, czy nawet sprzeciw w sobie, to Słowo Boże mówi, chodźcie i wiedźcie ze mną spór. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby były czerwone jak purpura, staną się jak biała wełna. I drugi fragment, który mi przychodzi do głowy, o którym nie możemy zapominać w kontekście spowiedzi, to jest, złóżcie wszystkie moje, swoje ciężary na mnie, bo mnie na was zależy. To jest słowo obietnicy. Nie jesteśmy, tak jak tu siedzimy w Olbromie, sierotami. I gdziekolwiek byśmy nie byli, mamy kochającego Ojca, który dał nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa. On z miłości do nas oddał swoje życie, umierając na krzyżu i zmartwychwstał. I żebyśmy nie byli sierotami, dał nam Ducha Świętego. Tego, który ich łączy miłością. Bo Bóg jest miłością. I jeżeli w tej perspektywie będziemy żyć i tym samym w tej perspektywie będziemy widzieć nasze grzechy i zbawienie i w tej perspektywie będziemy się spowiadać, to naprawdę będziemy doświadczać wzrostu. Czego sobie i wam życzę. Amen.